Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu, witam z wielką radością Państwa i mojego gościa, pan poseł Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panu, panie pośle, raz jeszcze dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, dzień dobry, witam serdecznie na antenie Radia 24. To, co determinuje pewnie wszystkie przekazy dzisiaj na całym świecie, to wizyta prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Wizyta, która jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, chyba że się pan spodziewał. Znaczy, to, że to determinuje zainteresowanie na całym świecie, świadczy o tym, co się stało na Kremlu, gdyż minister Pieskow zapowiedział tego samego dnia, mniej więcej w podobnym czasie, orędzie do narodu prezydenta Putina. Czyli tam kontrreakcja ze strony Kremla nastąpiła natychmiastowo, kiedy się na Kremlu zorientowano, że prezydent Ukrainy będzie zabierał głos w Kongresie Amerykańskim, że spotka się z prezydentem w Białym Domu. No to natychmiast w tym samym czasie postanowiono zorganizować wydarzenia polityczne, wydarzenia medialne, których celem jest przykrycie tej wizyty prezydenta Zełenskiego w USA. I widać, że Rosjanie się tej wizyty obawiają. I to bardzo. Między innymi dlatego też chyba Łukaszenka sam przyznał, że dysponuje już na terytorium Białorusi systemami S-400. Natomiast sama Maria Zacharowa idzie krok dalej, nawet przybija Pieskowa i mówi, że oni mają świadomość tego, co się dzieje. Między innymi reakcje i działania Polski, jak również fakt przystąpienia państw skandynawskich do Paktu Północnoatlantyckiego, determinują to, że po pierwsze samoloty gotowe do przenoszenia ładunków atomowych stacjonują już w pobliżu polskiej granicy. A powtórę od razu zapowiadają, że te właśnie granice z Finlandią i ze Szwecją trzeba wzmocnić i jeszcze bardziej ją uzbroić. Czyżby obwód kaliningradzki sam nie wystarczył? Czy należy przypomnieć to, co właściwie od początku tej agresji, nie mówię o agresji w 2016 roku, tylko o wzmożeniu tej agresji w ostatnim czasie, spowodowało tak naprawdę zmianę polityczną i Rosja, która myślała, że przez agresję na Ukrainę uzyska raz, że koncesje terytorialne, a dwa większe wpływy polityczne, znalazła się w sytuacji zupełnie odwrotnej. Jest osamotniona, jest traktowana przez wiele państw jak państwo terrorystyczne, przegrywa wojnę lądową, kończą się Rosji zapasy amunicji i sprzętu wojskowego. Nie udała się mobilizacja wojskowych cywili, którzy mieli zastąpić oddziały, które zostały przetrzebione na Ukrainie. I po prostu pokazało to słabość Rosji. Pokazało to, że Rosja tą wojnę może przegrać, ba, mówi się o tym, że Ukraińcy przygotowują się do tego, aby odbić Krym. I to też pokazuje jak gdyby determinację Ukraińców i chęć odzyskania terytorium, które zostało utracone w ostatnich latach. Dwa, to co pan powiedział jest bardzo ważne. Ta odwaga Ukraińców, zaskakująco dobra organizacja armii i zaskakująco dobra aktywność wojskowa na froncie, która daje pozytywne rezultaty, wzbudza w opinii międzynarodowej podziw, a przez to także kolejne decyzje o finansowaniu Ukrainy, wsparciu zarówno przez Unię Europejską, jak i przez Stany Zjednoczone, a co przede wszystkim przekazywanie sprzętu wojskowego. Sprzętu wojskowego, który jest niezbędny do prowadzenia tej wojny i jak słyszeliśmy w ostatnim czasie, Amerykanie rozważają przekazanie na Ukrainę baterii Patriot, które będą chroniły ukraińskie niebo. No to tutaj nawet, panie pośle, wejdę panu w zdanie, to nawet już nie jest w formie spekulacji czy dywagacji. Pytanie tylko brzmi kiedy, bo tam decyzja już zapadła, patrioty będą na Ukrainie. Ta wizyta prezydenta Zełenskiego i wystąpienie przed Kongresem Amerykańskim to jest zupełnie wyjątkową sytuacją, bo no przypomnę, że niewielu polityków miało honor występowania przed Kongresem Amerykańskim. A prezydent Zełenski jest taką emanacją odwagi, determinacji, dążenia do obrony niepodległości Ukrainy. Jest przedstawicielem wolnego, demokratycznego świata. I stąd to jego zaproszenie na mównicę Kongresu Amerykańskiego. I to też świadczy o tym, że Amerykanie, tak jak do tej pory pomagali, zamierzają konsekwentnie wspierać Ukrainę w walce o to, aby odzyskała swoje utracone terytoria, ba, no, przygotowywane są przecież działania na arenie międzynarodowej związane z finansowaniem Ukrainy po wojnie i odbudową tego kraju. Czyli wszyscy tak naprawdę jesteśmy Ukraińcami,
i myślimy już dzisiaj o tym, jak ten kraj ma funkcjonować po wojnie, bo dzisiaj jest zniszczony i zdewastowany. A podjąłby się pan nakreślenia scenariusza, bo jeżeli dobrze liczę, to jest chyba 301 dzień tej odsłony wojny od 24 lutego bieżącego roku. Przypominam, że wojna na Ukrainie trwa od roku 2014, a więc już 8 lat z kawałkiem, bo bodajże została rozpętana w marcu roku 2014. Nakreśliłby pan scenariusz, co będzie dalej? Czym to się wszystko zakończy? Tylko nie tym od razu zasugeruję, jeżeli mogę. Nie tym, co pan by chciał, czy co ja bym chciał. Tylko scenariusz taki, który niestety też może się spełnić. Jak wiemy, prezydent Biden w dniu dzisiejszym przez swojego rzecznika prasowego oświadczył, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie w żaden sposób naciskał na prezydenta Zełenskiego, jeżeli chodzi o kwestię zakończenia wojny. Czyli Amerykanie nie będą wywierali nacisków na Ukrainę w kontekście tego, aby Ukraina podjęła negocjacje z Rosją. To ważna deklaracja, ponieważ jak widać, ta kwestia dotycząca zakończenia wojny jest pozostawiona w rękach ukraińskich. Czyli spodziewajmy się tego, że nie nastąpi rozejm, nie nastąpi przerwanie walk, nie nastąpi jakaś próba negocjacji i zamknięcia tego konfliktu. Raczej musimy się spodziewać trwałego konfliktu, wymiany ognia, ale też z tego, co pokazuje dotychczasowa wojna, no, Ukraińcy coraz lepiej radzą sobie w odzyskiwaniu swoich terytoriów i bardzo możliwe, że osiągając w pewnym momencie wszystkie te terytoria, które utracili w wyniku tego konfliktu, mogą chcieć się zatrzymać i powiedzieć Rosjanom, że w tym momencie chcielibyśmy podjąć negocjacje dotyczące zakończenia tego konfliktu. Ale problem polega na tym, że w czasie tej wojny doszło do zbrodni wojennych. I w związku z tym ktoś za te zbrodnie wojenne musi odpowiedzieć. Jak wiemy, sądziliśmy zbrodniarzy z byłej Jugosławii. Już nie mówię o tym, że sądziliśmy zbrodniarzy po II wojnie światowej. Sądziliśmy zbrodniarzy z krajów afrykańskich. I jak wiemy, sam polski parlament przyjął uchwałę, że Rosja jest państwem terrorystycznym. Panie pośle, właśnie nie. Wy żeście przyjęli uchwałę, że Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm. Sponsorującym terroryzm można to interpretować tak, jak pan powiedział, ale jak ktoś sponsoruje terroryzm, no to de facto wspiera terror, prawda? No nie chce się próbować łapać za słówka w tej uchwale, bo jak pan wie i słuchacze radia wiedzą, w ogóle ta uchwała nie została przyjęta bez nadmiernych emocji, bo zgłoszona poprawka pana posła Macierewicza dotycząca tragedii smoleńskiej też spowodowała pewne nieporozumienia, ale generalnie parlament, tak jak pan powiedział, uznał Rosję za sponsorującą terroryzm. Czyli uznaliśmy, że Rosja prowadzi terror na Ukrainie. Jest pytanie, czy Władimir Putin powinien być sądzony przed Trybunałem Międzynarodowym i nie tylko on, także osoby, które bezpośrednio dokonały zbrodni. I to jest kwestia zasadnicza. Odpowiedź od razu brzmi tak, jak najbardziej i jak najszybciej. Tylko jak wiemy, atmosfera w samej Rosji na tą chwilę jest taka, że obywatele rosyjscy w większości popierają tę wojnę. No, są zmanipulowani bardzo przez media rządowe, przez media, które przedstawiają zupełnie inne fakty, niż one mają miejsce w rzeczywistości. Od samego początku przedstawiano Rosjanom opinię, że na Ukrainie to są faszyści, którzy zamierzają atakować Rosję, że to jest państwo, które jest wrogie Rosji. I też taka świadomość niestety do dzisiaj pozostaje w głowach Rosjan, którzy w dużej części tę wojnę popierają, a społeczeństwo jest zmilitaryzowane. Czyli jest jak gdyby przyzwyczajone do tego, że Rosja musi być państwem imperialistycznym, rozszerzać swoje granice, walczyć o swoje wpływy. Natomiast jak przyszło co do czego, czyli mobilizacji już po prostu cywili do wojska, no to się okazało, że ci cywile wolą uciekać do Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, do Europy Zachodniej i chcą iść na wojnę. Oni woleliby, żeby tę wojnę zakończyli zawodowi wojskowi, którzy sobie na froncie nie poradzili. Natomiast cywile nagle zorientowali, że to jest ich wojna, że to nie jest wojna z telewizji, że to nie jest wojna z radia, tylko to jest ich wojna i oni mogą zginąć na tej wojnie. Matki zorientowały się, że nagle ich syn może wyjechać i nie wrócić. I to powoduje w Rosjach pewnego rodzaju refleksję, w Rosji i w Rosjanach pewnego rodzaju refleksję. Ale czy to jest w stanie wpłynąć na to, że opinia publiczna w Rosji zwróci się przeciwko Władimirowi Putinowi? Myślę, że nie, że na to jest za wcześnie. Chociaż sytuacja gospodarcza, problemy codziennego życia i coraz bardziej niepopularne decyzje Putina mogą doprowadzić do tego, że wrzenie społeczne rzeczywiście tę władzę odsunie z Kremla, ale wiemy o tym, każdy, kto zna historię Związku Radzieckiego i okresu po Związku Radzieckim, wie, że do tej pory
to, kto jest prezydentem Rosji, decydował o KGB. To nie były demokratyczne, uczciwe wybory, tylko po prostu ustalano wcześniej, kto te wybory ma wygrać. I pytanie, czy nie będzie ponownie tak, że to jest demokracja sterowana i ktoś podejmie decyzję, kto ma dalej rządzić Rosją, wbrew także opinii publicznej. I będzie ktoś jeszcze gorszy, aniżeli Putin. Ponieważ czas... Też taki scenariusz jest możliwy. Ponieważ czas płynie nieubłaganie, to dwa nazwiska chcę jeszcze do przestrzeni publicznej pod pańską analizę rzucić. Rafał Milczarski, prezes LOT-u, a właściwie już były prezes LOT-u, i Jarosław Szymczyk, generał inspektor policji państwowej. Jeden odwołany, drugiego odwołania byście chcieli, a jeżeli nie odwołania, to przynajmniej dymisji. Czy Milczarski, dobrze się stało, że nie jest już prezesem LOT-u? Znaczy, słyszałem wypowiedzi pracowników LOT-u, którzy zarzucają swojemu byłemu już szefowi naruszanie prawa pracy, czyli zwalnianie ludzi niezgodnie z prawem pracy, czy działanie na niekorzyść pracowników firmy LOT. I tak jak szefowa związków zawodowych kadry pokładowej z polskiego LOT-u powiedziała, jest ponad 100 spraw w sądach, które de facto po kolei pracownicy wygrywają ze swoim zarządem i otrzymują odszkodowania. Czy jest problem na linii pracownicy-prezes? Bywa tak, że w wielu firmach tego rodzaju problem istnieje. A w sytuacji, kiedy udziałowcem jest państwo, no to tym bardziej jest to problem, który jest komentowany politycznie. I ten element braku współpracy prezesa ze związkami zawodowymi, z pracownikami, no, rzutował na opinię o polskim rządzie, bo spółka należy do państwa. W związku z tym ta decyzja zapadła na najwyższym szczeblu politycznym, żeby nie zaogniać jeszcze sytuacji wewnątrz spółki państwowej, jakim jest PLL LOT. Natomiast co do generała policji, no, panie redaktorze, no, codziennie słyszymy tak naprawdę inne argumenty na temat tego, co tam się wydarzyło. Dzisiaj się dowiedziałem, i to chyba z radia jednej z rozgłośni radiowych, że generał mówił, że przestawiał prezenty na stole i wtedy wybuchł ten prezent. 3 dni temu mówił, że stało się to w czasie, kiedy miał w rękach ten granatnik. Jest tyle sprzecznych tych samych wypowiedzi pana generała oraz sytuacji niejasnych w związku z tą sprawą, że ona jest bulwersująca. Ja nie chcę się z tego naśmiewać, bo to jest poważny temat. Jeżeli dochodzi do wybuchu w Komendzie Głównej Policji, dochodzi też tam do zniszczeń, na szczęście nikt nie zginął, to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Dla mnie największą kwestią, która jest konieczna do wyjaśnienia, to jest sprawa przewiezienia tej broni. Bo jeżeli pan, panie redaktorze, czy słuchacz Radia 24 przewiózłby nielegalnie broń przez granicę, to dzisiaj siedziałby w areszcie i czekał na sprawę i prokurator by zarzucił mu popełnienie przestępstwa. Natomiast dowiadujemy się, że nielegalnie przewieziono przez granicę broń. I za to ktoś musi odpowiedzieć, kto taką decyzję podjął, bądź kto dokładnie fizycznie tą broń przez granicę przewiózł. A co się stało w biurze, konkretnie w gabinecie pana generała? Nie, no właśnie nie w gabinecie, w jakimś pomieszczeniu socjalnym obok gabinetu. No, może się kiedyś dowiemy, mam nadzieję, że się kiedyś dowiemy. Problem polega na tym, że generał pewnie wie tyle ciekawych rzeczy związanych z relacjami policji z obecną władzą, że jego zwolnienie mogłoby spowodować, że mu się, że tak powiem, rozwinie język, może za dużo zacząć mówić. W związku z tym jest niechęć do zwolnienia generała, który jest mocno związany z władzą i jak gdyby no, jest lojalny wobec władzy. Więc tutaj wydaje mi się, że jego obrona do końca ma miejsce, no bo jak wiemy, prokuratura na razie uważa, że jest pokrzywdzony w tej sprawie. Mimo że ktoś przewiózł nielegalnie broń przez granicę, to jest sytuacją niedopuszczalną. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Panu bardzo dziękuję, państwu również. Ja do usłyszenia. Dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest godzina 16:40.